Dzień dobry, witam Państwa, witamy Państwa na spotkaniu zorganizowanym przez Koło Sympatyków Nowej Prawicy w Ozarkowie. Witamy serdecznie Panów Prezesów, Pana Janusza Korwin-Mikke i Pana Prezesa Regionu Łódzkiego, Jacka Dowiesza. Mamy mało czasu. Mamy trochę mało czasu, ponieważ Pan Prezes o 18 ma zaplanowane spotkanie duże w Łodzi. Niemniej jednak, zanim zachęcam, zaproszę Państwa do zadawania pytań, chciałbym skorzystać z takiego trochę swojego własnego prawa do posiadania w rozumieniu tego, co często pokazują mainstreamowe media, czyli mówiąc krótko, kto ma mikrofon, ten ma głos. Zadam pierwsze pytanie dla Pana Prezesa, jeśli to jest możliwe. Nie słyszę sprzeciwu, dziękuję bardzo. Panie Prezesie, skrótowo hasłowo, bo chyba tematy są ogólnie znane. Opłata audiowizualna. Nie rozumiem, dlaczego ma być państwowa telewizja, państwowe radio i abonament. Powinien być radio i telewizje prywatne i wtedy nie byłoby żadnego problemu, nie? Czy może w związku z tym warto było, idąc przykładem pana Sowy do ZUS-u, jakiś ogólnospołeczny bunt, nie wiem, zaproponować, skoro jest to, no, uważacie, że jest to czymś wiązane. Poczekamy niedługo będą wybory do parlamentu polskiego, to się policzę. Symbole religijne w obiektach publicznych. Znaczy, nie, one nie przeszkadzają. Nie sądzę, żeby to był główny problem w Polsce. Tak, na tym szczerze mówiąc, nie bardzo zwracam sprawę. Markety w odniesieniu do niepłaconych często przez te markety podatków. No, tutaj mamy, to jest nasz lokalny problem. 7-6 marketów. Handlowcy narzekają, że są nierówno traktowani względem prawa, bo oni muszą płacić podatki, inne obciążenia, a markety nie. Wszyscy chcą płacić podatki takie same. Zwracam uwagę, że gdybyśmy rodzili, to by nie było podatku dochodowego, w związku z czym, no, część problemu by zniknęła, tylko warty został. Wysokie ukrainione wynagrodzenie dla zarządców placówek finansowanych z pieniędzy podatników w odniesieniu do dysonansu pomiędzy minimalną krajową pracowników a wielokrotnością tych pensji dla pracodawców. Nie rozumiem. Nie byłoby państwowych placówek finansowych, więc nie byłoby żadnego problemu. Jak mówi Stefan Kisielewski, świętej pamięci, socjalizm jest to ustrój, który bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju, więc zadaję Pan pytania. Nie ma. Zresztą podwójka pytania. Dyrektor zarabia 8 tysięcy, pracownik minimalną krajową. To jest ten problem. Czy to coś z tym zrobi? W tym nie ma nic dziwnego, że jeden zarabia więcej, drugi mniej. Tylko pytanie, dlaczego zarabia państwowy placówce? No to jest problem. Państwowy placówce, tak? No tak, panie słuchaj, to jest to pytanie. Dlaczego państwowy placówki trzeba zlikwidować, no tylko prywatne? Wtedy nie będzie tego problemu. Proszę Państwa, żyjemy w ciekawych czasach. Prawica w Polsce, w trzeciej prawicowej partii, mamy w Polsce partię prawicową, czyli Kongres Nowej Prawicy, mamy centrum prawicową, czyli partię pana Gowina, a reszta to są partie rozmaicie lewicowe, centrolewicowe i tak dalej. Jak Państwo czytali program PiS-u, tam się o słów socjalny, prawda, aż roli, prawda, to ma być socjalne, społeczne, społeczne, etc. Więc PiS oczywiście partią socjalistyczną, znacznie bardziej lewicową od SLD, nawiasem mówiąc, w tej chwili. Jacek Kaczyński, nawet Gierka wychala, prawda? Czyli, znaczy, zdaję sobie sprawę, że w Polsce w ogóle dzisiaj ludzie oszukują na potęgę. Macie Państwo partię liberalną pana Tuska, która nie obniżyła żadnego podatku, tego nie uprościła. Macie partię pana Kaczyńskiego, która miała walczyć o suwerenność Polski, ale przecież Jacek Kaczyński negocjował traktat lizboński. Głosowali za nim, pan Ziobro też głosował za, zresztą pani chyba też głosowała za, prawda? I Lech Kaczyński, kiedy pamięci, ten traktat podpisywał, więc niech nie mówią, że ci ludzie walczą o suwerenność Polski, prawda? Jest to banda oszustów, która się mówiła w okrągłym stole, tam powiem tylko anegdotę w takim razie, mianowicie, kiedy była restauracja monarchii we Francji, to któregoś dnia minister policji Fouché wskaże się w klubie, mówi tak: z tym królem to wytrzymać nie można, jakiś demokrata, cholera czy co. On mi mówi wczoraj, że chce wysiąść dzisiaj z karety na placu Krywi i ściskać ręce prostemu ludowi. Zgadza się, no nie mówię, no
obrzuci tym wszystkim słowem, a to prędkość kamieniem rzuci, prawda, kijem zdzieli, no pluje. A on się uparł. No trudno, wola Boże Święta. Wysiadł, ściskał ręce, ucisnął 387 rąk, wszystko moja mieć. Otóż jeżeli pan generał Kiszczak miał polecenie przekazać władzę opozycji, to oczywiście przekazał swoim agentom. Nie mieliśmy już żadnej wątpliwości, wszyscy ludzie w stole są, pana wojska są na czele, to wszystko agenci bezpiecz. Żebyście państwo zdali sobie z tego sprawę i żyjemy w świecie, które jest według zasady, ta książka księcia Tomasza z Lampeduzy, Lampad, i tam jest takie piękne zdanie, bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. A więc według tej właśnie dokładnie zasady zrobiono nam trzecią Rzeczpospolitą. Trochę się zmieniono, prawda? Kilku tam kozłów jarnych rzucono, no i tyle. Natomiast sama zasada socjalistyczna została bez zmian. Co więcej, bardzo wiele ludzi naiwnie sądzi, że to jest dobre dla nich. Na przykład mówimy o tych supermarketach, prawda? Mamy supermarket, który tam sprzedaje coś, tak? No i teraz sprzedaje coś za 11 zł, tak? Kupuje za 10, sprzedaje za 11. Ma złotówkę zarobku. No dobrze, dlaczego sprzedaje za 12? Jakby dwa razy większy zarobek. Dwa razy większy. A dla nas tylko złotówkę. Różnica. Dlaczego sprzedaje za 12? Bo obok stoi drugi supermarket, a obok stoi jeszcze prywatny kupiec, który umie to sprzedać za 12. Nawet za 11,5. Więc on, żeby się utrzymać, musi dać po 11. Ale jeżeli na supermarket nałożymy podatek, czy każemy zapłacić podatek, to oczywiście od własnej kieszeni nie dołoży, no, tylko podniesie cenę. I ten podatek zapłaci kto? Zwykły, szary człowiek, tutaj pozorkowy. No, z całą pewnością zapłaci. Co więcej, będzie narzekał, że supermarket podnosi ceny i tych łajdak trzeba jeszcze podatkiem ogłosić. No niestety, proszę państwa, ludzie się nie znają na ekonomii. A ta banda złodziei, która rządzi Polską, wykorzystuje to, że ludzie się nie znają na ekonomii i wmawia rozmaite głupoty. Ludzie w to wierzą. Otóż dopóki pewnie to zawsze, że grabią do siebie. Jeżeli pozwolimy ludziom manipulować przy gospodarce, tam w Warszawie czy gdzieś tam, to oni będą ciągnęli dla siebie. Dlatego nie wolno dopuścić, żeby jakikolwiek urzędnik manipulował przy gospodarce. Pamiętam taki pan z właściciel Biedrony, który sprzedał Biedronki, on je założył i on powiedział na sytuacji, kiedy wtedy na jego delegacja kupców, żeby im pomógł, bo żeby rząd coś wpłynął na supermarkety, że z nimi zrobił, oświadczył. Nic z tych rzeczy, jeżeli tylko rząd uzyska prawo gnębienia handlu, to supermarketów nie ruszy, bo dadzą łapówkę, ale was zniszczy. Dlatego nie wolno dopuścić, żeby rząd miał, czy Rada Miasta również miała jakikolwiek wpływ na gospodarkę. Chciałem taki pan Szumlewicz, taki lewak, zapowiadał w telewizji, miał jakieś dyskusje. Pan Szumlewicz powiedział, że żyjemy w demokracji i to nie wolny rynek ma decydować, kto ile zarabia, tylko my. Kto my? A co, będziemy głosowali, czy ile ma zarabiać bezgarka? Czy ile ma zarabiać lekarz? No skąd? To znaczy, że będzie decydował jakiś urzędnik. A dalej już wiem, co to znaczy. Wolny rynek. Wolny rynek to decydujemy my, ludzie. Akurat któregoś dnia dziewczyny polubiły mieć różowe takie paski na ręku. Natychmiast syna drogi paski idzie w górę, lekko. Tak? Podobno się dwa razy bardziej można robić różowe niż inne i po dwóch dniach na rynku jest pełno różowych szlifów. Klient wymaga i producent to robi. To my rządzimy. Jak jest rynek, to my decydujemy, co kupimy. Natomiast jak nie ma rynku, to decyduje się urzędnik. Rynka bierze łapówkę, prawda, albo się czarogęsi, bo ma czego. Nie wolno dopuścić. Ludzie często mówią, dlaczego ten Sejm się nie zajmie czymś tam. Ci sami ludzie, którzy mówią, że w Warszawie się nie bada drużyn i złodziei, to są prawo.
to oni mówią, dlaczego się Sejm się tym nie zajmie. Wy się módlcie, żeby się Sejm zajmował klasową smoleńską albo problemem aborcji, albo czymś takim, żeby się bronił Bożej od tego gospodarki. Jak ten Sejm się zabiera za gospodarkę, to jest pełne nieszczęście. Mamy sobie takie powiedzenie? Niczyje życie, zdrowie ani imienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje kongres. Nie myślcie, że na Sejmie jest lepszy od amerykańskiego kongresu. Nie jest lepszy. Czyli są w stanie wymyślić najgłupsze z tych starych powiedzeń, wymyślić największe głupstwo, a oni je zrealizują. Żeby powiedzieć, że dzisiaj nawet realizują rzeczy, o których ja nawet nigdy bym nie pomyślał, żeby tak pomyśleć. Słuchajcie, czy ja nigdy nie wierzyłem w Solidarność, nigdy nie wierzyłem, w wspólnoty europejskie, ale nawet mnie do głowy nie przyszło, że w 20 lat transformacji ja będę z wolnego świata, czyli z Białorusi, tym co Karuski. A ja przemycałem. Albo ten moment. Ja mam w głowie, bo Państwo wiecie na przykład, że jego ekscelencja Wojciech Komorowski, miły skądinąd misią, podpisał sobie konwencję, która uważamy za wszystko, że jak to zrobił zmysł, mimo wszystko. Konwencję, która znosi karę śmierci również w przypadku wojny. Przecież ja 20 lat wcześniej powiedział, że coś takiego w ogóle może komuś do głowy przyjść, to był zamysł wariata. Ale to pan pisał. Pan podać adres bibliograficzny, który był dziennik ustaw i tak dalej? Że zniesienie kary śmierci w... Tak, oczywiście, najprawdopodobniej honoru, tak oczywiście podpisał. Jest to konwencja Rady Europy, która zresztą Polska położyła pod podpis. Czyli Rady Europy, a nie Komorowskiego. Ale Komorowski to ratyfikował, podpisał. Czyli ratyfikował. Czyli w Polsce, tak, czyli w Polsce to obowiązuje, jak tego nie robi. Dobrze, ale czyli to jest po prostu wymysł Rady Europy. Tak, jest to wymysł tych wariatów Rady Europy oczywiście. Aha, dobrze. No nie, sam tego nie wymyślił, ja bym tego nie podpisał. No, jak można coś takiego w ogóle podpisać, to się mogę w głowie nie mieć. No, także, proszę Państwa, zdajcie sobie sprawę z jednej rzeczy. 150 lat temu nasza cywilizacja, zamiast białych ludzi, rządziła na świecie. My, Europejczycy, żeśmy skontrolowali cały świat i biały człowiek był szanowany powszechnie. Bo mieliśmy najlepszą na świecie cywilizację. Nie byliśmy najlepszą, bo myśmy podbili cały świat. Gdyby lepsza pozycja jest jak drugi, to Indianie drugi by podbili Europę, prawda? Nie. Nasza była najlepsza. Proszę Państwa, co to jest cywilizacja? Co to są zasady? Tak jak organizm ma geny, na przykład dobre geny to wygrywa, jak ma złe geny to przegrywa, bo niektórzy tak. Jak tymi genami cywilizacji są jej zasady. I myśmy odliczyli babilońskie, egipskie, żydowskie, greckie, rzymskie, germańskie. Tak się te zasady podobierały, te geny cywilizacji, że myśmy mieli najlepszą cywilizację. Podobnież geny mamy z Egiptu, najwięcej genów. Ale ja, my o genach, o cywilizacji, czyli o zasadach. I proszę Państwa, chyba z Egiptu tak się wiele do niej nie nabrało. Wtedy, kiedy myśmy rządzili właśnie całym światem, pojawili się ludzie na telewizorze intelektualnej, się nic nie podobało. Powiedzieli, że wszystko, co my myślimy, to jest złe, trzeba przepraszać inne ludy, żeby tam mieści cywilizację, prawda? Wszystko jest obszaną, wszystko zarobi odwrotnie. Wymaga, że przez 150 lat ci ludzie stopniowo sączyli ze swoją truciznę i dzisiaj oni rządzą. Po 150 latach rządzi cywilizacja unijna, tak nazywamy ją unijna, która jest dokładną odwrotnością cywilizacji europejskiej. Wszystko to, co Europejczycy nazywali dobrym, federaści unijni nazywają złem i odwrotnie. Na przykład, według cywilizacji europejskiej morderca miał wisieć. Według unijnej karę śmierci trzeba znieść. Według cywilizacji europejskiej, kto nie pracuje, niech też imieje. Według unijnej, kto nie pracuje, należy mu się zasiłek, żeby miał co jeść. Według cywilizacji europejskiej kobiety mają przywileje. Według unijnej kobiety mają równe prawa. Według cywilizacji europejskiej z terrorystą się nie negocjuje, gdzie się szkoli negocjatorów dialogu z terrorystami, proszę Państwa, nie będziemy się przerywać teraz. Ja skończę to pytanie. I proszę Państwa, według cywilizacji europejskiej chłopak musiał być agresywny,
dziecko się przydawało decyzję. Szabelkę, pistoletik, prawda? Chłop się bił. Jak się bił, to był dobry chłopiec. Mężczyzna musi być zjajany. Według unijnej trzeba agresję trzeba w tym utępić. Według europejskiej każdy jest kowalem swojego losu. Chcącemu nie dzieje się krzywda, to jest zasada Ulpiana, podstawa prawa rzymskiego. Volent in nonfit in iuria. Według unijnej jest państwo opiekuńcze. I są opiekunowie, którzy pilnują, żebyśmy, prawda, sobie nie zrobili krzywdy. Proszę, to jest ten najważniejsza zasada, którą złamano. Czyli to złamane zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda, przestaliśmy być ludźmi. Od tej chwili jesteśmy już tylko małymi dziećmi, niewolnikami, bydlętami. No jeżeli na przykład muszę we własnym samochodzie zapinać się pasem, to znaczy, że mój opiekun, mój właściciel niewolnika, mój niewolniku, ja to ci zapłaciłem, masz się zapinać. Żeby wolnemu człowiekowi kazać zapinać się pasem w samochodzie? Jak się mnie traktuje? Jaki idiotek od tego, tak? Proszę Państwa, przykład. Eligiusz Niewiadomski zamordował prezydenta Narodowicza. Był to w grudniu, 5 stycznia był rozstrzelany. Został potraktowany jak odpowiedzialny człowiek, co sam prosił o karę śmierci. Żeby się zapłacić życiem za życie. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli mamy małe dziecko, a dziecko bawi się kamieniami na urwisku, to te ludzie, a ja sobie popchnę, zobaczymy co będzie. Kamienie spadają, zabijają kilka osób. Czy to dziecko wieszamy? No i bo małe głupie dziecko, nie? Człowiek leży pod wozem, koń pociągnie wóz, zabije człowieka. Czy my go o konia wieszamy? No nie, bo głupie bydle. Jeżeli pan Andrzej Brylik zamordował 8 osób, jak go traktowano? Jak człowieka, czy jak małe głupie dziecko? Pójdźcie Państwo do apteki. Idę do apteki, chcę kupić lekarstwo. Nie mogę. Mówię, że chcę. Traktuje się mnie jak idiotem, który wejdzie do apteki i kupi wszystkie lekarstwa, też leci i zdechnie. No, tak się mnie traktuje, jeżeli się pozwalają tak traktować. Prawda? Ludzie pozwalają się tak traktować. Jak powstają książki, też na pewno są biologiczne książki Agaty Christie, prawda, czy Conan Doyle'a, to w 110 jest taka intryga, że pani idzie do apteki, prosi o pół kilo arseniku, bo chce wytruć szczury, prawda? Siostrzenie tam kradnie, albo nie kradnie, że arsenik, to się zatrudni i tak dalej. Proszę Państwa, wtedy, niecałe 100 lat temu, każdy mógł w aptece kupić nawet arsenik. Traktowano ludzi jako dorosłych i odpowiedzialnych. A jak ktoś się okazał nieodpowiedzialny, go otruł, to go wieszano. Wtedy byli ludzie wolni i odpowiedzialni. Dzisiaj, proszę Państwa, traktuje się nas jak małe dzieci. Jak małe dzieci, których nie można puścić do apteki, bo sobie tam teraz krzywdę zrobią. Dalej, zasada europejska wprowadziła, że dzieci należą do rodziców. Według unijnej dzieci należą do państwa. Nie macie już dzieci. Jeżeli wy myślicie, że macie jakieś dzieci, to głęboko mylicie. Spróbujcie dać dzieci z uprawca, a dowiecie się, że się naruszyli tyłem własności państwowej. Idziecie siedzieć. Nie są wasze dzieci. Jak ja mam sukę, to ja mam szczeniaki. Kto decyduje o tym, czy szczeniaki zaszczepić? Suka czy jej właściciel? Jej właściciel. A kto decyduje o tym, czy zaszczepić wasze dzieci pieseczki? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel. Jesteście już tylko niewolnikami. Bo nie są wasze dzieci. Jak ja miałem kilka lat, była komuna straszliwa. Ale ci ludzie byli tak przedwojenni. Jak zdarzyło nieszczęście, matka zajęta w kuchni, dziecko otworzyło co okno, wypadło, zabiło się. Wszyscy współczuli tej matce. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. To jest inna cywilizacja, rozumiecie? I skutki są takie, że kiedy była cywilizacja europejska, to myśmy koniecznie cały świat. Gdy zrobi cywilizacja odwrotna w europejskiej, to nas kolonizują Chińczycy, Wietnamczycy, Murzyni, Arabowie. Wszyscy nas kolonizują, jesteśmy tylko trupami. Nie ma dzieci. Niewolnik nie będzie rodzić dzieci swojemu panu. Po co? Żeby dziecko doniosło, że mu sprawia tutaj, że nie aprezentuje więzienia. Ja o tym nie rezyduję. Nie jest moje dziecko.
ludzie hiszpańscy, dwa lata temu, jeszcze ten Zapatero mam w Hiszpanii, uwaga na chwilę, to wyrazili radość, rozumiecie, że rząd rozwiąże problem otyłości ich dzieci. Jak mi się dziecko zapasie, to kto jest winien? Rząd. Tak, a co ja mogę zrobić? Dziecko ma nieprzytomne do państwa. A dziecko będzie wyrzało z ludzkiem, ja nawet pasem nie mogę go sprawić. To co ja mogę zrobić? Nic. Dziecko jest państwowe. Nauczcie się wreszcie. Żyjemy w zupełnie innej cywilizacji niż ta, której ja się urodziłem. Dokładnie odwrotnie. Jak mówił Edward Kuznetsow, socjalizm właściwie niewiele wymaga od człowieka. Wymaga, który pokochał to, czego normalny człowiek nienawidzi. A z nienawidzi to, co normalny człowiek kocha, że mamy świetnie żyć. Państwo lubią, że ludziom, którzy pracują, zabiera się podatki i daje się temu zasiłki dla wyrobu, który się pracować nie chce, to lubicie. To jest to świetny ustaw. Bardzo proszę, ja tego nienawidzę. To żyjemy, powtarzam, w zupełnie odwrotnym ustroju. Skutki są koszmarne. Moralne są koszmarne. Dzieci nie rodzą. No dlaczego? Dawniej człowiek musiał mieć dzieci, żeby na starość się utrzymał. Dużo dzieci dobrze wychować, dobrze traktować, mogłoby się odejść na rodzice na starość. No i przede wszystkim dać im dobre wykształcenie, no, żeby jak będą dużo zarabiały, to ojciec też miał dobrze na starość, nie? Dzisiaj, proszę Państwa, przecież będę miał na starość emeryturę, nie? To po co mam z dzieci? A jeśli nie mam pieniędzy na dzieci, muszę płacić składkę emerytalną. Jedność spada. W tej chwili w Polsce, w Rosji, na jedną kobietę pada jeden z małym takim dziecka. Czyli co pokolenie będzie dwukrotnie malała ilość ludzi. A to miejsce wlewają się Arabowie, prawda, Murzyni i inni tacy. Mają wyższą cywilizację. Bo zdajmy sobie sprawę, cywilizacja arabska jest wyższa od unijnej. Jest niższa od europejskiej, ale wyższa od unijnej. I w tej chwili przyszli Arabowie wyzwolili nas od okupacji unijnej. To proszę Państwa, wydarzy. Podatek VAT zniknął, też jest Koranem. Podatki dochodowe by zniknęły sprzeczne z Koranem. Podatki gospodarcze by zniknęły sprzeczne z Koranem. Morderstwo odcięło by głowy. Nie była jakiś parad miłości na ulicach. No, wróciłaby odrobina cywilizacji. Przecież żyjemy w kraju barbarzyńskim. Tylko trzy plemiona, dwa do rzeczy Amazonki, a trzecie to biały człowiek, bo znieśli karę śmierci. Tak ona znieśli karę śmierci. Pan Moran mówił już lat temu 150, prawda? Zlikwidujcie instytucję kata, a przekonacie, że odciągniecie cały problem społeczny. No, sprzęgasz. Cała ta cywilizacja się leży w gruzach. Właściwie tu się jej nie ma. Tam reszty, gdzieś tam prawda po kościoła, też nie w kościoła, proszę Państwa, zasada europejska brzmiała, że mężczyzna, jak mówię, agresywny, ale musi ryzykować w obronie kobiety, dziecka, w obronie ojczyzny, wiary, honoru, prawdy. Tak chłopców uczono. Dzisiaj się uczy herezji unijnej, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Tak nie może istnieć żadna cywilizacja. Każda zasada jest płacą imponderabilia, o tych rzeczy wyższe ponad pieniądze, prawda? Na przykład honor, prawda, i tak dalej. Prawda? I na przykład Arabowie, którzy się nie wahają. Swoim życiem ryzykować za wiarę, wygrają. My musimy przegrać. Jak można w ogóle powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? No co, przyjdzie do wolny facet, przyłączy dziecku nóż do gardła, powie, dawajcie $1 miliard, bo zabije, trzeba mu dać, bo życie ludzkie jest najwyższą wartością. No co? No co, nie? Ja słyszałem księży, którzy mówią, że nie wiara, nie Bóg, tylko życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jest to kompletny upadek moralny. Proszę Państwa, mamy przykłady. Jak my się boimy, tych Arabów na przykład. 2,5 roku temu Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała rozporządzenie, że nie wolno w szkołach przed Bożym Narodzeniem kroptować pocztówek z Matką Boską i Ciotkiem Jezus, bo żeby nie urażać uczuć muzułma. Kurczę, przez 2000 lat można było jakoś urażać uczciem Żydów. Nikomu to nie wydać, bo nie muszę rozumieć. A
się, że jak muzułmanie zobaczy domu z kurtówkę, będzie podejrzeń jako. Bo nie mieli przewagi Żydzi przed wojną jeszcze. Nie mieli to też. A, bo kurtówka zauważy, że nie mieli przewagi. Otóż pana, boimy się tych Arabów. Ich jest mniejszość wyraźnie. Z tym, że na jedno dziecko białe, podróż rodzi się raczej. Muzułmańskie. Żeby być śmiesznie, to jest taka anegdotka, ale autentyczna. Dwa dni potem zabrał głos wielki imam Anglii, nie tej stanowisko wielki imam Anglii już. I powiedział, gdy wyszła wykup biegiały, umiały sobie wpisać, zadały sobie trud przez cały Koran, to byśmy wiedziały, że według Koranu Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, a Matka Boska, czyli Miriam to po arabsku, jest matką wielkiego proroka, jest czczona i nie ma najmniejszego pojęcia, dlaczego te pocztówki miały pourażać uczucia muzułman. Przedłuż tak. Nie wiem, czy wiecie, że Izrael jest jedynym państwem na świecie, w którym w Arabii nie ma znaku plus, bo on uraża uczucia Żydów. Natomiast jego te do góry zgadza, odwrócone figury. Więc świadczą konkretno ci ludzie, którzy to wydają, to wydają sobie trudu, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Nie wiem, czy wiecie, że według muzułmanów Chrystus był tak wielkim prorokiem, że on nie mógł umrzeć na krzyżu. Na pewno Bóg go ocalił, to silny za niego, na przykład partia to muzułman. O czym oczywiście nikt w Polsce nie wie praktycznie. So, przyjemy to tak ciemnoty kompletnie, bo po co niewolnika uczyć czegoś? A to jest taki szokującą dzisiaj, dwa dni temu, szokującą zupełnie. Z badań wynika, że tylko 2% dzieci, właściwie de facto mniej nawet, potrafi poprawnie zrozumieć treść i go opowiedzieć własnymi słowami. 2%. Za moja to było więcej. Jeszcze pada tam było do 5%. Spada teraz wstecz. Demokracja, czyli zasada, że dwóch peneństwo budki z piwem ma rację, a nie profesor uniwersytetu, bo ich jest dwóch. To polega demokracja, że większość rządzi. Jak w ogóle można powiedzieć o demokracji? Jak człowiek, który skończył szkołę podstawową, może być wynikiem demokracji? Przecież wiadomo, że głupi jest więcej niż mądry, nie? Więc jak rządzi większość, to musi rządzić głupota, no nie może być inaczej. Jak można być zwolennikiem demokracji? Lat temu sobie mówiono z przodu, łata z tyłu, a ten jest demokrata, prawda? Niech poważnie takiego ustroju nie traktowane. Zwariowani Amerykanie, prawda? Dzicy górale szwajcarscy, prawda? Jak takim ustroju może iść? Musi być dojść do kompletnej głupoty. Nie widzimy, że rządzi musi być głupot, ale nie tylko demokracji. Państwowa edukacja jest koszmarna, bo trzeba nawet poziom do najgorszych, prawda? Nawet najgłupsze dziecko musi kończyć szkołę, więc poziom musi być dopasowany do tego dziecka. No i telewizja, która już to nie ogłupia. Nie będę tego rozmawiać. Doszło do sytuacji, w której kolega Michalkiewicz miał wykład dla studentów i powiedział, że NATO, zgodnie z prawdą, że NATO chroni działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaatakowane jedno z państw NATO na Oceanie Atlantyckim, na północ od zbiornika Raka. I w tym momencie okazało się, że nikt na sali, gdzie było 200 studentów, nie wie, co to jest zbiornik. Rozumiecie? To przerażający upadek. Ludzie są do tego stopnia ogłupiali, że proszę Państwa nawet wierzą w globalne ocieplenie. Trzeba naprawdę być. To tyle było tylko, zobaczcie, macie, tego faceta wychodzi, przez pół godziny tłumaczy, jaki to będzie koszmar, prawda? Temperatura na Ziemi za 100 lat wzrośnie o 2 stopnie. Czyli w Ozorkowie będzie taka temperatura jak w Pradze Czeskiej. Rozumiecie? Przerażająco. Tak jak w Pradze Czeskiej, mówię, potwornie. Proszę Was, tak tłumaczy, prawda, że się roztopią lody Arktyki, zaleje cały świat. Proszę Państwa, ja byłem na spotkaniu, autentycznie w knajpie było spotkanie, i połowa ludzi mi nie wierzyła, że jak się lód roztopi, to się poziom wody nie podniesie nawet ułamek milimetra. To jest prawa Wiśmedesa, kurde, uczą swoje podstawowe. A tam telewizja mówi, to ludzie wierzą. A lody Antarktydy z kolei jest minus 40, po podgrzaniu o 2 stopnie do minus 38, to już się rozpuszczą na 100%. A ludzie w to wierzą. Stoi taki facet, on mówi w telewizji, poważny facet w telewizji, co prawda on kończy, za chwilę się pojawia pogodynka, więc profesor ma dobrą wiadomość, jutro będzie cieplej,
I nikt jakoś nie widzi styczności między jednym a drugim. No ale ludzie lubią jak trochę cieplej, nie? No, chyba, że to się da równie pod tym. Niekoniecznie. Proszę Państwa, z jednego potwornego ogłupienia ci, co nami rządzą, ogłupiają swoich niewolników celowo. Zrozumcie Państwo, na przykład, dlaczego nie można mieć broni. Bo niewolnikom nie wolno dawać broni. Dlaczego się uczy chłopców, że nie mogą być agresywni? W przedszkolu się uczy agresji. Żeby niewolnik się nie zbuntował. Potem posyła się chłopaka do szkoły koedukacyjnej. To jest wiadomo, że jest koszmarne z punktu widzenia edukacyjnego. Jest to z punktu widzenia, to jest koszmar, ale posyła się po to, bo z kim przestajesz, jakim się stajesz, jak chłopak przybywa z dziewczynami, to przestajesz taki agresywny. Jeszcze jest czwarty sposób. Znany jeszcze od tyrana dzielnicego Syrakus, który pytany kiedyś, dlaczego on się utrzymuje u władzy, przecież on wie, że jest złym tyranem. On mówi, wiem, że jestem złym tyranem, ale mam swój sposób. Wydałem polecenie, każdy młody chłopak musi iść codziennie do łaźni z dziewczyną. Jak on się tam seksualnie wygładuje, to już potem nie ma głowy do obalania żony. I się propaguje seks, po to, żeby młodzi ludzie tym się zajęli, już potem nie mają czasu ani głowy, żeby obalić ten krótki ust. Po to się to wszystko robi. To działa. Lecz gospodarstwo amputuje. A się uczy, że dzięki Unii to mamy tam drogi, szosy, tak? Takie pytania, kto w XIX wieku miał najlepsze drogi, szosy i tak dalej? Amerykanie. Ile Unia dała im dotacji? Nic. A kraje afrykańskie dają. I co? Brud i korupcja. Bo wiadomo, że jak dają dotacje, trzeba wziąć i broń Boże nic nie robić, bo potem drugi dotacji nie da, żeby się zbogacili, nie? Trzeba tak na kolejne dotacje. Dotacje zabijają. Dotacje demoralizują. Pamiętam, spotkałem się w roku Babetek, pana Piszka, Piszek, multimilioner wtedy, gdzieś na tą biedę, co to nazwali. I on mówi tak, jak wjechała moja rodzina do Ameryki, przed pierwszą wojną światową, w 2010 roku byłem, miałem dobrze ustawiony, miałem dobrą pracę, kryzys. Traciłem pracę, po dwóch miesiącach skończyły mi się oszczędności. Oni głodny szedłem ulicą, chciałem się palić, poprosiłem przewodnika papierosa. I on minął mnie z szyderczym uśmiechem. Jestem to tylko wdzięczny do dziś. Jestem przekonany, że dał mi papierosa, ja wtedy poprosił przewodnika o 10 centów. A tak? Zawstydziłem się, wzięłem się z sobą, jeszcze dwa dni pogodowałem, chwyciłem się byle jakiej pracy, przeżyłem, jestem milionerem. Prawica mówi, kto ci nie zabije, to się wzmocni. Lewica hoduje ludzi do cieplarni. A rodziny cieplarni nie dają sobie rady w realnym życiu. Bardzo przyjemnie jest być cieplarni, naprawdę. Otóż, proszę Państwa, mówiła Ameryka, patrzmy na Chiny. Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski, był koszmar. Oni mieli, to się powiedzą, bo oni się zobaczyły się w Chinie, w Polsce, następnie. Potem wojna wyzwoleńcza, potem wojna domowa między Mao a Ciangiem, prawda? Potem ucieczka najlepszych Chińczyków z Ciangiem na Tajwan, prawda? Potem, proszę Państwa, wielka protesta, rewolucja kulturalna. Doszło do sytuacji, w której się stal zatapiało w dymach, tak jak 40 lat temu w Polsce. Bo Mao uważał, że te wielkie wiece, znane burżujów, tam gazy cieplarniane wydają i tak dalej, mam dymark nasz. Chiny były wtedy 20 razy biedniejsze od ówczesnej Polski. Tam 20 razy biedniejsze od Polski. To jeszcze nie koniec jeszcze Chiński, bo umarł Mao, a na jego miejsce przyszła banda Tworka z wdową do Mao, panią Cianci, i powiedziała, że kontynuowali wielką kontynuacją rewolucję kulturalną, idąc śladami wielkiego przywódcy Pol Pota. Jak nie wszyscy wiedzą, to był Pol Pot. Był taki chmer, który zrobił doktorat na Sorbonie, bo udowodnił w tej pracy, że trzeba budować komunizm, a w tym celu trzeba wymordować połowę narodu. Postępowała kielica, placówka dała mu za to doktora, że wszyscy myśleli, że to taka intelektualna fantazja. Jak byłem w Ameryce na przykład, no, jakiś człowiek napisał, że żeby uratować środowisko, jest tylko jeden sposób, trzeba wytruć wszystkich ludzi.
ale nigdy mnie to poważnie. Tymczasem dr Kurpot wziął swoją własną doską pod pachę, wyjechał do Kambodży, zaczął od mordowania wszystkich, którzy znali obce języki i nosili okulary. A dalej już mu szło i wymordował już 1/3 narodu, wszystkich wysiedlił z miast, wiecie, jak byłem gdzieś na ludność Phnom Penh, wysiedlił z miasta i wszyscy musieli sobie budować sołasy w dżungli, ale miał jak porówno, komunizm miał być. No i wymordował 1/3 narodu, niestety wkroczyły wojska wietnamskie i ten eksperyment mu przerwały. I proszę Państwa, ale świadczy komunikaty, że ludność jest zachwycona, bo kto nie jest zachwycony, to wokół kwiatki od spodu oczywiście. I proszę Państwa, tylko jeden człowiek wie, co się dzieje w Kambodży. Agent chińskiego wywiadu, który uciekł, podobny do Khmera, uciekł, poinformował dowódców, co się stało. W związku z czym przerażeni dowódcy, słysząc, że bada tworka chce iść w ślady Pulpota, bada tworka zamknęli do kryminału, prawda, i do władzy wzięli pana Tenga. Pan Xiao Ping Ten był pragmatykiem, mówił, że nieważne, czy kot jest biały, czarny, czerwony, lewo wyższy, a ponieważ budactwo budowa kapitaliści, to trzeba budować kapitalizm. No wtedy zapytali studenci. Bardzo wielu studentów w wielkich miastach, w Polsce też zresztą, ja wierzę, po kraju to tylko albo Kongres Nowej Prawicy, albo Ruch Narodowy, czy młodzież, nie ma ich tylko. Natomiast w wielkich miastach jest trochę studentów postępowych, tam od Pana Kota, prawda. Proszę Państwa, zaprezentowali, zebrali się bardzo Tiananmen, i domagali się, żeby Chiny poszły drogą Europy, czyli jest eurosocjalizmu, prawda, w sensie demokracji. No to pan Ten wytrzymał 2 miesiące, potem poseł Kołbi, było pisze od druków, rozpędził to robię tałataństwo. I proszę Państwa, Chiny poszły drogą kapitalizmu. Po 30 latach ten kraj, który był 20 razy biedniejszy od Polski, ma lotniskowce, ma broń jądrową, ma rakiety balistyczne, czyli broni jądrowej, ma rakiety kosmiczne, mają kosmonautów, lodownik wylądował na Księżycu, miesiąc temu, o czym się dziwnie mało mówi, za 7 lat Chińczyk wyląduje na Marsie, mają koleje rzędu 400 km na godzinę, w ubiegłym roku wybudowano 11 800 km autostrad 6 i 8-klasowych, do zgiedobu nas, do decyzji unijnymi, do dzisiaj nie można wybudować głupiej trasy z Krakowa do Lwowa, prawda, stoi jeszcze 40 km, nie dobudowane. Zresztą tutaj też z Toruniak jechałem, byłem przekonany, bo powiedziałem, że to farta ta trasa, więc pojechałem, a przed to Toruniem musiałem zjechać, 5 km było mieszać to wszystko. Ale 10 km nie można dobudować, kochana. To tacy unijne są, nie? Jak w Afryce rozkradli i już, nie? Ja to stratę nie. A tam, czy Unia dała im na to jakiekolwiek pieniądze, dotacje? Nic. I dlatego, że nie mają dotacji, są bogaci. Gdyby Ameryka w XIX wieku dostawała dotacje, to wyglądałaby jak Burkina Faso, albo Ghana, albo Nigeria. Dlatego to znaczy, że nic potężna, że nie dostawała dotacji. Dotacje zabijają. Zabijają tym poczucie, że się wszystko sobie zawdzięcza. Znaczy, Unia daje niewolnikom z chęcią pieniądze na założenie firmy, młodym ludziom. Po co? Żeby złamać ich kręgosłup. Ten człowiek, który dostanie dotacje na firmę, on już nie jest przedsiębiorcą, on już jest klientem opieki państw unijnej. Jak mu coś idzie źle, to już myśli, jak dostać kolejną dotację, nie? Te firmy to badają jak mucha, ale oni pamiętają, że od Unii dostanie, są wdzięczni tyłu. Po to się to robi. A czy jakiś Edison, czy inny tam, czy pan Dob, czy Bozniak, prawda, czy pan, czy inni wynalazcy, był pan Gates, czy oni byli inkubatorem przedsiębiorczości? Czy im coś zadbano, jakieś dotacje? Nie, i dlatego właśnie oni się rozwinęli. Jakakolwiek, proszę Państwa, granica celna chroniła garaż w miejscowości Wichita w stanie Ohio. Ten garaż, który zrobiono Apple'a. Przed konkurencją IBM, ICD, Bulla i tak dalej? Nie. Żadna granica celna tego garażu nie chroniła. I dlatego on tam powstał. Bo dzięki temu, że nie chroniła granica celna, to części tego komputera były takie. Zróbcie to Państwo. Żyjemy w okrutnej, nieludzkiej cywilizacji, której się człowieka traktuje jak niewolnika, jak małe dziecko, prawda, jak bydlę głupie. I nastąpił pewien upadek. Nie uczono w szkole, jeszcze za komuny.
że ustrój niewolniczy jest niezdajny gospodarczy. Teraz patrzmy, jego ekscelencja Donald Tusk zaciera ręce, mówi, że Polska jest zieloną wyspą, bo temp rozwoju Polski jest 0,5%, a wszystkie inne kraje Unii są na minus. Ludzie, pod okupacją Unii Europejskiej, na takie kraje jak Niemcy, przecież to potężny kraj, wspaniali inżynierowie, technicy, geniali na świecie. Kapitaliści, no, aby kraj byli lepsi, ale też mieli kapitalistów, nie? Krupp, Thyssen, Messerschmitt, Daimler, nie. Rokliwów mieli przesądy pracowników i co? Pod okupacją Unii Europejskiej ten kraj ma tempo rozwoju minus 2%. Ja co roku to czytam, w styczniu, że w tym roku będzie plus 3. Gdzieś tak się w maju dowiaduje, że nie będzie plus 3, tylko plus 2. W sierpniu, że będzie plus 1. Gdzieś w grudniu, że jest akurat minus 1. Policzają ten wynik, by było minus 2, ale w przyszłym roku będzie na pewno plus 3. Jak się czyta sprawozdania niemieckie, to tak to właśnie wygląda. Jak za komuny to była. Nie potrzeba Bundeswehry, jak jest minus 4. No to u nas tam jest. Pana raport z Angory. Także proszę Państwa, niestety cała Europę diabli wzięli. Niemieckie firmy uciekają na Ukrainę, uciekają do Chin, wszędzie poza zasięg okupacji tych idiotów z Brukseli. Proszę Państwa, czy sobie zdaje się sprawę do zgarej głupoty tych ludzi? Za chwilkę na zakończenie wyjdziemy, kto nam tak naprawdę rządzi. To nie jest tak, że to są idioci. Na samej górze są ludzie zupełnie inni. Od idioty parę słów powiednych. Szykują się tymi głupolami na dole. To nie jest tak całkiem, to samo się tak całkiem nie otworzyło. Ktoś tam pomaga. Otóż proszę Państwa, ale to byli ludzie, no ja nawet nie wiedzę, że to jakaś celowa robota, że akurat profesor Andrzej Kajdan Wróblewski, jego piekło pochłonie, ja czytałem, pamiętam, jak 30 lat temu przeszło. Ten człowiek powiedział, nawet w polityce, że musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet byśmy mieli trzykrotnie bliższy poziom nauczania. I to zrobiono. Zrobiono. To właśnie zrobiono. Proszę Państwa, zdajcie sobie sprawę, że dzisiaj ta postępowa lewica każe zrobić szkoły integracyjne, gdzie w klasie musi być poza normalnymi dziećmi co najmniej jeden debil, dwóch imbecylów, trzech kretynów i jeden ciężki idiota. I poziom, i no i poziom się będzie postępować do tych idiotów. Co więcej, dzieciom normalnie jest być mało takiego idiotę. Ale nie wolno, jeśli trzeba mówić, nie można, trzeba mieć empatię. I co mówi ten idiota jest równie ważne jak ty. Nałóż się. Każdy ma coś do powiedzenia. I uczy się szacunku dla głupot. Jeszcze jak ja mówię, że nie mogą dzieci debilne chodzić do klasy, do klasy dzieci normalnymi, to mi się nazywa, że ja nie mam czegoś tam sumienia, coś tam jeszcze. Poziom spada katastrofalny. Wszystkiego. Więc już nie ma, powtarzam. Będzie za 15 lat, będzie emirat Prowansji, kalifat Paryża. Tak będzie. Im cegujemy, Arabowie otwarcie mówią, że nasze córki i wnuczki będą ich haremem. Co więcej, Państwo powiedzą, że będą zadowolone. Prawdziwie, jak mówił Jerzy Bernard Shaw, każda prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedyną żoną fejtłaty. A co jest warfaty, który nie jest agresywny? To jest za chłop bez jaja. Pani Nadaluta, nie śpiewa dzieci mężczyźni prawdziwi tacy. No nie ma zabudowania państwowej szkoły, państwowej przedszkola. Jeśli tak świadomie się w nich zabija tych mężczyzn. Nawet mówiąc, dlaczego lewica tak formuje kobiety wszędzie? Chyba się partnerów. Bo kobiety lubią ustrój opiekuńczy. Kobiety z natury uznają, że ktoś się nimi powinien opiekować. To jest tam normalne. To nie ma nic złego, to nie jest wcale ujemne. To dobrze się jak z kobietą. Na przykład wiele razy miałem takie sytuacje, że moja kobieta aktualna, prawda, mówi mi, ja tu jakieś głupstwo, mówi, dlaczego mnie nie zabroniłeś? Mężczyzna tak nigdy nie powie. Dla kobiety to jest normalne, że ktoś się nie opiekuje i zabrania. Na spotkaniu z jakiejś pani powiedziała, jak to? To, że rząd każe mieć w pasach, to dobrze, bo on się o mnie troszczy. I dlatego właśnie tak się foruje lewica, bo kobiety będą głosowały za państwa opiekuńcze. Część tylko kobiety, część mężczyzn też. Większość ludzi woli być niewolnika. Bycie wolnym jest ryzykowne bardzo. Niewolnik na deportacji w Ameryce. To co? On chciał tylko dwa razy do roku zbierać bawełnę.
podlewa się. A pan dawał jedzenie, prawda? Pan dawał budulec na chatę. Pana cię żonę kupował na targu niewolników, prawda? Pan zapewniał jedzenie, to wszystko, prawda? On to mówi, robi. A potem jak przyszli Jakesi i wyzwolili, nie powiedzieli, że nie umierają z głodu. Nie widział się, tam się wbawia ludziom, że gdyby nie państwo biegły, to byśmy pomarli z głodu, nie? Tak się nam mówi. Żeby niewolnicy siedzieli cicho, prawda? Jak to było przy was za ten? Za feudalizm, jak ten człowiek homologę, to dobry pan na swój koszt kazał ekonomicznego zabić do lekarza, płacił za niego, brał honorarki dzieci i uczył je tego, co on chciał oczywiście, to jest przeforma. I tak samo świadczy nas. Dokładnie tak samo świadczy nas. I ludzie się z tym powtarzam pogodzili. Uważają, że jest dobre, że państwo się tam wypychuje. Tylko pieniądze się kończą. Cieplarnia niestety potrzebuje do tego energii. Wszystkie państwa białego człowieka są zadłużone na gigantyczne pieniądze. A Chiny mają 60 bilionów nadwyżki. Już gdyby Chiny poszły drogą komunizmu, no to gdyby poszły drogą socjalizmu, tak jak dzisiaj, to miałyby 50 bilionów nadwyżki, to mieliby 600 bilionów długów. Bo wiecie państwo, jak sobie dawali zasiłków socjalnych miliardowi ludzi, nie? Skoszt. A tak, rządzi europejska zasada, kto nie pracuje, też nie je. Więc wszyscy pracują, nikt nie chodzi głodny i na tym polega to, że Chińczycy są zachwyceni swoim rządem, a wiadomo, że ma tam przyjść demokracja, to takiemu zastawi worek na lepce na komisariat od razu, wiadomo, że dalej. Już wiedzą, co się dzieje w Europie. Tak. Ale tam to po prostu nie rozkradli. Bo nie ukradnie, oczywiście. Tam też pracują 10-letnie dzieci w warunkach takich, żeby proszę pana, panu coś powiem. Ja sam wierzyłem jeszcze parę miesięcy temu, że w Chinach to ludzie żyją tak jak Polacy, pojechałem do Chicago, mieszkają po 6 w jednym pokoju. Tak było 10 lat temu. Dzisiaj już nie. Widziałem mieszkania w Chinach, bo oni cały mieszkania. I on z takim mieszkaniem, że on ich za ślepe było. Proszę pana. Takie duże. No naprawdę, to już wszystkie czasy skończyły. Więc bogacili. Pora też, jak chciał się bogacić, to chodzi o mnie, mieszkał po 6 w jednym pokoju, prawda? Cały Chińczyk mieszkał. Ale dzisiaj już. Tak, tacy bogaci już nie muszą. Dzisiaj Chińczyk, który zarabia 1000 dolarów, to nie żadną partię zadać się na takiego miejsca. Ale miska ryżu, rozumiecie, kosztuje 10 centów. Policzyć, on może kupić za 10 dolarów. No. Taki motorower, czy tam coś, co my tutaj kupujemy, tam za 2000 zł, to nie kosztuje 200 zł. Przecież 300. Dostarczy. Dobra, jesteśmy z Chin. Wróćmy do państwa do Polski, wróćmy do Europy. Jak do tego doszło? Jak działa ta Unia Europejska? No ale wiadomo, są ci ludzie, którzy biorą tam po 20 tysięcy euro miesięcznie, są za te pieniądze, są gotowi wierzyć w globalne ocieplenie. A co wiesz, gdyby wam płacili 20 tysięcy euro miesięcznie, też byście wierzyli w globalne ocieplenie. Wyżej są faceci, którzy robią prawdziwe pieniądze. Taki pan Al Gore, on na handlu narkotykami CO2 zarabia rocznie 100 milionów dolarów. No, będzie walczył w globalnym ocieplenie. Do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, prawda, mi panie, że obciąż sam donoszą. Natomiast kto jest na samej górze? Kto tym rządzi? I tu, proszę państwa, cofamy się 40 lat wstecz. Bo każde pokolenie ma własny czas, każdy chce zmienić świat, prawda? Więc takie włókę, nie? Były takie podałudztwo, pamiętacie państwo w Ameryce, dzieci kwiaty, tam hipisi, tam wolna miłość, narkotyki, etc. To by było gorzej. Było to samo, plus jeszcze było grono poważnych młodych ludzi, którzy postanowili z karabinami w ręku walczyć z kapitalizmem. Karabiny zostawali jeszcze od Sowietów. I proszę państwa, był to Czarny Frakcjon, Czarny Wrzesień, prawda, Brigadę Rosse we Włoszech. Chciali terror. Brigadę Rosse nawet premiera podały i zamordowały premiera Włocha. Czarny Frakcjon porwało kilkunastu bankierów, kilkudziesięciu przemysłowców, to próbowali. Dali okupy, zabijali. Może się chciała bawa, że wygrali. To jest swobodne. Ale nie, miłość do lewicy jakoś przeszło, wziął. Dzieci na tych znikły,
Zwolennicy Wolnej Miłości dzisiaj są w rodzinie Radia Maryja na ogół. Ci, co tam ćpani, no to albo się nauczyli ćpać i chwała Bogu, albo przestali ćpać i chwała Bogu, albo się spali na śmierci, chwała Bogu, prawda? To wszystko gdzieś się rozwiało, brygaderowcy poszli siedzieć, siedzą do dzisiaj. No tam faktycznie on nie siedzi do dzisiaj, bo jak zostali skazani na dożywocie, tam w karze śmierci, nie wiem, przecież, prawda? Ich kumple porwali samolot z Hanty w Ugandzie i powiedzieli, że będą zabijali po kolei pasażerów, jeżeli się nie puści kumpli. Silna grupa nawet sobie mająca karą śmierci, żeby ją szybko wykonywać. I proszę Państwa, akurat się nadzieli straszny, bo wprawdzie kanclerzem Niemiec był socjalista, ale taki prawdziwy, zresztą kilka razy go chwaliłem, bo on kilka razy był socjalista, to podjął rozsądne decyzje. I wtedy też podjął rozsądną decyzję. Nie negocjował. Bo nie Państwo wiecie, że według zasad unijnych, jeżeli bandyta wejdzie do banku i zażąda pieniędzy, to kasjerka ma obowiązek mu wydać wszystkie pieniądze, jakie ma. Jeżeli tego nie zrobi, a bandyta padnie wściekłość, zajmie taką serce, będzie strzelał, to ona za to karnie odpowiada, ta kasjerka. To jest zasad unijna, to będzie europejska oczywiście. W europejskiej ona zdobywała za to metę. No, życie ludzkie znajdzie wartości, nie? Otóż, proszę Państwa, Kater Schmidt nie negocjował. Poseł komandos. Zginęło dwoje pasażerów, zginął komandos i wszyscy terroryści. W tej samej nocy wszyscy przywódcy loty Armes Action popełnili samobójstwo. Wszyscy w swoich cieli mieli, jak w każdym dobrym niemieckim więzieniu, każdy miał pistolet przy sobie, prawda? Każdy sobie strzelił w łeb. Po samobójstwie każdy odłożył pistolet na środek poduszki. Wszyscy wiedzieli, że to jest porządne niemieckie samobójstwo. Mucha wiziana. Nikt nie protestował, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, prawda? Nie można zdecydować, że to jest kolejny samolot. Nawet terroryści wydali kumple, wydali odezwę, że to nie jest żaden samochód, tylko mordą i wiedzą, ale ponieważ oni mordują, to ich też wolno mordować. Więc wszyscy się powodzili. Była klęska lewicy. I wtedy zabrał głos niejaki Rudi Duczko, już nie żyje od kilku lat, DUTSCH. Więc sprawdźcie, to jest klęska lewicy. I pewnie też. Nie wiem, od internautów. Otóż, proszę Państwa, Rudi Duczko, tak, koniec tych wygłupów. Kończymy z walką z tym opresyjnym państwem. Idziemy się nami mocy Tunga. Robimy wielki marsz bez instytucji. Zamiast walczyć z opresyjnym państwem, zapisujemy się na urzędniku tego państwa. Zamiast walczyć z kapitalistą EWG, zapisujemy się na urzędników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zamiast opuszczać kamieniami policję, zapisujemy się na policjantów. Mamy się wzajemnie wspierać, opanować to wszystko od środka. I dzisiaj po 30 latach, sprawdźcie sobie Państwo, wszyscy przywódcy Unii Europejskiej to byli członkowie Partii Komunistyczno-Socjalistycznej. To wszystko zaciąg Rudi Duczkiego. Oczywiście wyciągają z innych krajów też, kiedy były komunistów. Państwa, pytanie teraz zasadnicze. Po co to robi? Po co? Dla pieniędzy. Nie. Nie dla pieniędzy. Oni to mają wyższe ceny. To mam się do tych tysięcy lat przeszło. I te czasy pamiętam doskonale. Miałem 72 lata, pamiętam te czasy. Nie moi koledzy. W co wtedy wierzyła lewica? Dzisiaj wierzył w globalne ocieplenie, nie? Wtedy wierzyła Klub Rzymski. Wydaje się do Encyklopedii, Klub Rzymski, raporty Klubu Rzymskiego. Bo grono profesorów, którzy głosili takie bzdury, że jak się będziemy mnożyli bez opamiętania, to chciałbym stać na ziemi na jednej nodze. Nie wiem, czy wiecie, że minęło tego czasu już 40 lat, 50 chyba. I proszę Państwa, cała ludność świata, przy gęstości, która jest Hongkongowską, się nie żyje podobno, przy gęstości Hongkongu zmieściłaby się na terenie Polski i Słowacji. Otóż, proszę Państwa, straszyli, że jak większy rozwiązanie gospodarczą, za chwilę zabraknie ropy, węgla, gazu, rudy żelaznej, wody, powietrza i nastąpi potworne globalne ocieplenie. To współzapadnianie wykresami naukowymi, tak samo jak ci ilości globalnego ocieplenia. Lewica to wierzyła. Pamiętam moich kolegów takich lewicowych studentów tam, na ich do Mekka, w tym miejscu wierzyły. I czy jest ratunek dla Ziemi? Jest ratunek, mój klub rzymski. Jaki jest ratunek?
Zero growth. Zerowy wzrost. Jeżeli dzisiaj Polska ma tempo rozwoju 2 plus 1, a Niemcy minus 2, to o to tym ludziom chodziło. Zrozumcie, nie ma sensu jechać do Brukseli i tłumaczyć tym ludziom, że nie nakładajcie na wysokich podatków, bo to hamuje rozwój gospodarczy. Oni to świetnie wiedzą. To są absolwenci tylko fakultetów. Oni świetnie wiedzą, że wysokie podatki hamują rozwój gospodarczy i dlatego właśnie każą je nakładać. Oni doskonale wbijają do Brukseli i mówią, słuchajcie, nie walczcie z tym globalnym ociepleniem, czyli wbaracie w błoto 900 miliardów euro, tak, w tej pięciolatce, a w tej pięciolatce są te 960 miliardów euro. Widzicie, to jest pieniędzy? 960 miliardów euro. Razy 4. Razy 4 to jest 15 budżetów Polski. To wszystko wydają w błoto. To jest niesamowite. Ale przecież skąd się biorą te pieniądze? No płacimy za gaz. Teraz nie widzimy. Prawda? Ja chciałbym zrobić sobie konkurować z amerykańskim, tak właśnie za gaz 3 razy tani. Prawda? Ja powiem, nie wiem, Hawaje. Na Hawajach nie ma gazu, my się dowodzi z produkcją tym, że tam jest cena porównywana. Ale pomijając Hawaje, to jest 3 lub 4 razy więcej. Jak możemy z nimi konkurować? Jak oni walczą z węglem na tej chwili, prawda? Walczą z tym, no to jest coś, że otóż, proszę Państwa, nie ma co im czego wydać. Oni o tym świetnie wiedzą. Zresztą rok i 8 miesięcy temu, jak Polska obejmowała przewodnictwo w Unii Europejskiej, natomiast kto jest teraz przewodniczący Unii Europejskiej? Grecja. Przed tym głos. Otóż przyjechał do Brukseli nasz wiceminister, znany nazwisko, proszono, żeby nie wymieniać, zebrał ludzi, Polaków, pracujących w Unii, i zadałem pytanie bardzo rozsądne. Właśnie, co właściwie moglibyśmy zrobić, żeby błysnąć? To nie była jeszcze ta prezydencja, tam papierków, żeby Polska czymś błysnęła. No to nasz człowiek, mam tam swoich ludzi, powiedział, to ogłośna jest katedra, że cała ta walka z globalnym ociepleniem to jest jedno wielkie oszustwo. A ze Zdrencją, inny temat rozmowy, ale potem wziął naszego człowieka do bufetu i powiedział mu tak, i to sobie Państwo zapamiętajcie. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Ja nie wiem, z wojnami krzyżowymi, ale to jest jawne powiedzenie facetowi, że walka z globalnością nie jest po to, żeby walczyć z globalnością. Cele są zupełnie inne. Ci ludzie chcą zahamować rozwój gospodarczy. I teraz mam wreszcie dwie dobre wiadomości. Pani Gustawa Pozorem. Rządzą nam liberiaci i ojciec pod przewodnictwem narwanych fanatyków. A teraz wiadomości dobre. Pierwsza jest taka, że się ludzie zgubili. Byłem absolutnie przekonany, że o tym zdrajca Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, to oni natychmiast dostanie policja europejska, armia europejska wspólna i tak dalej. Nic takiego nie nastąpiło. Od 5 lat Unia nie robi nic. Owszem, walczy z obcinaniem szczeniakom ogonów, prawda, z termometrami, z żarówkami, za dużymi spłuczkami, za silnymi skrzynkami odkurzaczy, co? Ogórki, tak, ze zbyt krzywymi bananami, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to już robię te piątki tam niżej. Ale ci na górze nie robią nic. Nastąpił kompletny paraliż. 5 lat temu, czy 6, taki pan Orban został w ciągu pół roku usunięty z premier Ostrołęki. Dzisiaj oni mówią, nie wiedzą, co robić sami. Ja nie wiem, że wszystko, co robi pan Orban, jest dobre, ale on gra im na nosie i oni nic nie robią. A przecież w Węgrzech są 3 razy mniejsi państwo w Polsce. Nic nie robią. Nie wiedzą, co robić. Dlaczego? Oni byli święcie przekonani, że cały świat podpisze protokół z Kioto. I zahamują rozwój gospodarczy całego świata. Tymczasem, mimo że w Ameryce wygrał ten idiota Obama, prawda, to jednak najpierw demokratów znalazło kilkunastu posłów, którzy odmówili głosowania za ratyfikacją protokołu z Kioto, Ameryka go nie podpisała. Nie podpisały go Chiny od początku, Indie, Brazylia, największe kraje rozwijające się.
Malezja, Indonezja obecnie się wycofuje, Australia, wycofuje się Rosja i wycofuje się Japon. Unia została sama. Oczywiście z Maldiwami, które domagają się pieniędzy, bo ich zalewa ogromna. Trzeba im płacić, znaczy Vanuatu czy coś takiego. Proszę Państwa, nie wiedzą, co w tej sytuacji robić. Przecież nie mogą powiedzieć, że to była pomyłka, bo ludzie to jest pytają, a gdzie 900 miliardów? Kto za to odpowiada? Wiedzą, że muzułmanie obejmą władzę. 15-20 lat. Oni wiedzą, że muzułmanie, Żydów i chrześcijan to tolerują, ale ateistów mordują teraz. A to wszystko są ateiści. Całe to kierownictwo muzułmanie. Muzułmanie mordują ateistów. Żydów i chrześcijanie to spłacą taki niewielki podatek, którego nie płacą muzułmanie, niezbyt duży. I tyle. Można spokojnie być Żydem i chrześcijaninem. No, oczywiście nie wolno się krzyżyków na piersi, czy nic takiego, ale można żyć z tego. Natomiast ateistów tępią. Bo ja byłem sobie Arabii Saudyjskiej i mnie tak Arabowie chyba wszyscy tłumaczyli. Chcę, żeby się żona zdradzała i dzieci nie słuchały, to mówił, że Boga nie ma. Taki Arab czy wierzy w Boga, czy nie wierzy, ale 5 razy czołem bije, prawda? Żeby żona i dzieci wiedziały, że Bóg jest, prawda? A tam czołem bije. I to w rodzinie jest posłuszeństwo. Natomiast ateistów na mordu. Teraz ci ludzie z Unii nie wiedzą, co robić. Kompletnie. Nawet chyba tak patrzą na prawicę, że z nadzieją, że my jakoś uratujemy z tą kradami. Dlatego trzeba nam to dowiedzieć się sam. I bardzo druga wiadomość. W Rosji już co trzeci żołnierz muzułman. Francja, Niemcy, zachodnie sprzedane, zachodnie. W dawnym NRD w ojcach biednych muzułmanów praktycznie nie ma. Poza Berlinem. W Czechach ich nie ma, na Słowacji ich nie ma, na Litwie nie ma, na Białorusi nie ma, na Ukrainie nie ma. Gdyby Polska wróciła do Europy, gdyby Polska odrzuciła unijną cywilizację, gdybyśmy ruszyli w górę jak rakieta, jak Chińczycy 30 lat temu, czy jak Niemcy w 1945 roku po reformie Erharda, a naokoło nas był wiaduszek państw, które nas chronią przed zalewem arabskim. Mamy szansę unikalną w historii, ale musimy coś zrobić. Ja mówiłem o Erhardzie, prawda? Przecież Niemcy po wojnie światowej były kompletnie zrujnowane. 1/5 kraju zabrali Polacy. 1/6 kupowana przez Sowietów. Pozostała część podzielona między trzema stacjami okupacyjnymi. 4 miliony młodych ludzi okaleczonych zginęło na wojnie. Przemysł rozwalony. Więzi gospodarcze porwane. Hamburg zrównany z ziemią. I wtedy Erhard zrobił reformę taką ordoliberalną i w ciągu 2 lat Niemcy przegoniły Wielką Brytanię. W ciągu 2 lat zaczęły Wielką Brytanię. Ja, profesor Rybiński, pytanie, co by się stało, gdyby kiedykolwiek Niemcy to był władzy, czy tu krótko? 3 miesiące potwornego burdelu, a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie. Jest 15, ale nie będzie kłócił. Idziemy. Niemcy tempo rozwoju minus 2, Polska plus 10. Załóżmy, że są ponad 2 razy bogaci. Już nie są, prawda? Powiedzmy, że 2 razy bogaci. To po ile wydobywamy Niemcy? Po 5 skakiem, tak? Szybki rachunek na to zaskodany. Co za problem? Ale u nas różnie rośnie. Co? Ale u nas różnie rośnie, żebyśmy tak żyli jak Chińczycy. Ale nie o to chodzi, że ryż. W Niemczech jest od roku też ryż nie rósł. Jest. Jak pan chce, tak, jak pan chce ten dowcip, to bardzo. To ja bardzo proszę, w 1968 roku, wie pan, jak wywalono Żydów z posad, to był taki handlowiec, którego chciano wyrzucić, bo Żyd, ale miał dobre wyniki, cholera nie było jak. W końcu posłali go do Włoch, żeby sprzedawał polski makaron. Cholera, pojechał i wrócił. No to posłali go do Francji, żeby sprzedawał polskie wino. Nie było go 3 miesiące, wrócił, sprzedał. Co było robić? Posłali go do Chin, żeby sprzedawał polski ryż. Nie było go pół roku, 9 miesięcy, wrócił, sprzedał. Trzeba było faceta awansować,
ale pytali go, no dobrze, ale gdzie musicie ciebie za tak długo? A wy myślicie, że to łatwo tak przejechać drugiego Żyda znaleźć? Wyżu nie ma, ale zawsze ma wyzywać. Panie Janu, zbliżają się wybory, prawda? Panie Janu, zbliżają się wybory, prawda? Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Jak pan się w tych wyborach widzi, bo ma, przyjmując najbardziej optymistyczną wersję, że wygramy, tak? Że wygramy. Ale są wybory europejskie. Nie, mam na myśli nasze wybory. Będzie pan, mam nadzieję, kandydował pana partia do Sejmu i tak dalej. No załóżmy, że wygramy. Ma pan odważne poglądy, rzeczywiście słuszne, tak ja to uważam, ale czy pamięta pan pana Heidera? Jeżeli nawet dojdzie pan do władzy. Tak, to mój czas się zmieniły. Ja sam mówiłem, że Orban, pan Orban, no, nie wiem. Lat temu 8 został wykluczony z moich Heider. No, teraz już nie jest wykluczony. No nie wiem, czy w imię interesów już finansowych nie będzie pan bojkotowany. Jeszcze raz, no, bo to pan to mogę być, ja mam ich nosić. No tak, no ale ja nawet nie będę z Unii występował, ja tylko będę tak działał, że sami będą chcieli mnie wyrzucić. A to jest niemożliwe. Będą musieli mnie długo prosić. My co robimy? Na przykład zniesiemy podatki dochodowe. Dochodowe, tylko nie wiesz, że zniesiemy. No, to nie możemy być w Unii, prawda? Wtedy może obniżyć trochę VAT. Ale dochodowe są zgodnie z traktatem lizbońskim, jest w poszczególnych krajów. My zlikwidujemy. Wie pan, co będzie działo? Przyjedzie w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2 miliony firm z zachodu, żeby tutaj u nas otworzyć się. Bo podatki dochodowe. Natychmiast. Bezrobocie nam zniknie jak ręką odzią, nie? Zaczną nas błagać, że ci ludzie przydają do nas, u nas płacą ten VAT i tak dalej, żebyśmy podnieśli te podatki. Ale powiemy, przepraszam bardzo, zgodnie z traktatem lizbońskim, podatki dochodowe są w kwestii poszczególnych krajów, autonomicznych Unii i my ich nie podniesiemy. Natomiast ja muszę państwu powiedzieć, że w porównaniu z tą czerwoną chłodą z Brukseli, to nasi to jeszcze jak się mogę. Nawet Kaczyński. Wszyscy wieszamy psy na Kaczyńskim, ale przepraszam bardzo, Polska była jedynym państwem, teraz Norwegia to robi, który wniosł podatek spadkowy. Wieszamy psy na panu Tusku i słusznie, ale to było jedyne państwo, które nie wzięło udziału w aferze Śnińska-Grypa. I nie wiem, czy wiecie, że dwa lata temu Tusk zawetował dalsze rozszerzanie obowiązków partii z bardzo z Solbanką. Polska sama zawetowała w tej prawie liberową. Za sobą liberową. Nie chwali się tym, że to Polska zrobi. Pan, po co to mówię? Pan Belga był premier, komunista, nie? I któregoś dnia ministrem finansów był jaki pan Raczko chyba. I przyleciał samolotem do Polski, to się w ogóle nie mówi. Dwóch panów, urzędujący prezydent Francji, pan Jacques Chirac i urzędujący prezydent Niemiec, pan Gerhard Schröder, i pomijając premiera, poszli do gabinetu ministra finansów. I wbijali mu w głowę, że ma podwyższyć podatki dochodowe. Jak mamy za niskie podatki dochodowe, to my robimy nieuczciwą konkurencję budującą socjalizm krajom, jak Francja, Niemcy, prawda, Belgia i inni tak. Siedzieli mi chyba z 8 godzin. I jakoś go przekonali. I nazajutrz pan Raczko ogłosił, że trzeba podnieść podatki dochodowe. Ja wtedy prowadziłem rubrykę, codzienną rubrykę w naszym dzienniku polskim. Poniosłem raban. I zażądałem od premiera dymisji ministra. Przy czym, proszę państwa, ja od razu komuny pamiętam, że jeden raz zaatakuje ministra, to go awansują, a jak go pochwalę, to go wyrzucają. Prawda, co główna była. Tymczasem, ku mojemu zdumieniu, po dwóch dniach pan Belka wyrzucił ministra i podatków nie podniósł. Więc w Poznaniu z tą czerwoną chłodą w Brukseli, to nasi to jeszcze, no jak na Garbatego, to całkiem prości. No tak, ale panie Janusz, a jak pan zmusi zachodnie podmioty, które tutaj prowadzą biznes do płacenia podatków w tym kraju? Nie, właśnie dochodowe zależne, tylko w tym momencie zależne podatki dochodowe, to firmy polskie będą na równych prawach zagranicznymi, prawda? To może im się nie podobać, ale przecież płakać nie będą, że zmniejszono podatki. Ta Rosja, niech pan się nie troszczy o zachodnie firmy, one są dadzą lat. Niech pan się o nich nie troszczy, naprawdę. One se poradzą. A jak się nie poradzą, to nie bankrutują, co mnie to. Nie jesteśmy do tego, żeby troszczyć się o kapitalistów, bo ludzie mówią, że ten bankrutuje. Normalnie jest w lesie, że stare drzewa, złe drzewa giną, a na ich miejsce wyrastają nowe i ja nie będę się troszczył o kapitalistów. Daję im wolność działania, proszę
proszę bardzo, oni się bogacą, a jak któryś nie potrafi, no to do diabła z nim. No tak, panie Janusz, ale ogół społeczeństwa w tej chwili przy tych układach czuje się jako osiołek. Tak, się czuje jako osiołek. Bo już na pewno powinien pan. Mało tego. No tak. No i mało tego, wiadomo jest, że urzędnicy państwowi są niereformowani. No tak, ale ja nie powiedziałem o urzędniku państwowym. Pan powiem, jak Królestwo Polskie było potęgne, sięgało po Smoleńsk, urzędników królewskich było 500. I 500 ludzi umiało rządzić potężnym państwem, nie mając telefaksów, komórek, internetu i czegoś tam jeszcze, prawda? Potrafili rządzić. I ludzie często mówią, dobrze, a co pan zrobi z tymi 600 000 ludzi? Po pierwsze, tylko właściciel niewolników może coś zrobić. Jak ktoś tak pyta, to znaczy, że akceptuje sytuację, w której jest mózg niewolniczy. Po drugie, mamy 2 200 000 bezrobotnych i nikt się o nich nie troszczy. A tak się troszczymy o te 600 000. A po trzecie, jak podatki dochodowe będą zniesione, to natychmiast otwierają firmy, zatrudnią ich tych, którzy nie umieją otwierać firmy i na tym się skończy, prawda? I na tym się skończy nieszczęście. I po dwóch tygodniach nikt nie będzie tej tragedii. Ja mam sobie poczytać taką książkę, zapomniałem tytułu. To jest historia 11 multimiliarderów amerykańskich. Od tego zaczęło ich marsz po pieniądze. Od tego, że ich wykluczono z pracy na Bitrysk. I no, musieli wziąć się do pracy na własny szczot, prawda? I zrobili pieniądze. Nie ma co. Ludzie umieją działać na wolnym rynku, trzeba tylko wiedzieć jedną rzecz. Jak tanio kupić, drogo sprzedać. Nic więcej nie trzeba mówić. No, to największa analfabeta na wolnym rynku tak sobie dać radę. Nie trzeba wypełniać przepisów unijnych, prawda? Nie trzeba wypełniać tysięcy formularzy, wypełniać bitów, citów, śmitów i tak dalej. Prawda? Tak sobie da radę. Spokojnie. Ludzie sobie dadzą radę. Absolutnie wierzę, że ludzie są. Jak widzę, zrobię reformę gospodarczą. Tak? Widzę, w 2008 roku. Ja zobaczyłem, że nagle, nie wiadomo z tego, na Marymoncie, na takim miejscu, Muchowie, gdzie tam nie był tak wolny rynek, było 20 tysięcy ludzi się pojawiło handlować, sprzedawać, kupować. Naprawdę, ludzie to umieją. Proszę mi wierzyć. Nie właśnie nie boi o ludzi. Jeżeli tylko państwo nie będzie im przeszkadzać, jeżeli nie będzie ich rabować podatkami, jeśli nie będą chcieli się rozliczać z tego wszystkiego, co robili, to jest rozumiem. W normalnym kraju człowiek żyje tak, że zarobione pieniądze chowa do jednej kieszeni, płaci z drugiej, wieczorem przekłada z kieszeni do kieszeni, liczy ile zarobił tam i działa dalej. Nie musi się wypowiedzieć przez bank, prawda? To jest całkowicie zbędne. Mamy dzisiaj ściuchę, gdzie wielkie banki są w spółce z państwem, prawda, i z wielkim przemysłem i gnębią drobny przemysł, gnębią konkurencję, prawda? Zwróćcie Państwo, podatki dochodowe nie biją w duży biznes. One biją tego małego, który się szybko bogaci, dogania tego dużego. Wielka firma, jak ma 2 miliardy, to ma tylko 1 promil dochodu, to ma milion, tak? To jest dużo lepiej u człowieka milion dosyć, nie? Miliard. Ale dochodu. Dochodu nie pracuje żadnego, to jest 1 promil, tylko w ogóle podatku nie płaci. Natomiast ten młody człowiek, energiczny, ambitny, on się nagle bogaci i on właśnie do tego dochodu. I o to chodzi, żeby tym młodym, bogacącym się ludziom odciąć konkurencję z tymi już zasiedziałymi, bogatymi, prawda? Ci młodzi ludzie, jak się zbogacą, to ich dziewczyny pozabierają, prawda, coś tam. Zatem co powiedz? Dlaczego więcej, tak pan Gates, pan Buffett, się dobrają z tych podatków? Multimiliarderzy, bo wysokie podatki nie są szkodliwe dla multimiliarderów. One są szkodliwe dla tych samych 100 tysięcy i chcą zrobić miliony w ciągu jednego roku. A ktoś chce ze 100 tysięcy robić milion w ciągu jednego roku, to idą zapłacić podatku? No. Także z tego co zapytałem, my nie wiemy się po co to wszystko. Zniknie nam ogromna większość problemów, które dzisiaj mamy. Ogromne przecież problemy, prawda? Dyskusja robi, czy w szkołach ma być religia. No to w jednej szkole będzie religia, w drugich nie będzie, prawda? Spokojnie. No patrzcie, straszy, że jak szkoły będą prywatne, czy tam szkoły będą prywatne, to nas nie będzie stać. Rozumiecie? Dzisiaj utrzymujemy tak. Utrzymujemy szpital, lekarza, pielęgniarkę, plus Narodowy Fundusz Zdrowia, plus Ministerstwo Zdrowia i Społecznej, plus Wydziały Zdrowia Województwa, plus Wydziały Zdrowia i tak dalej, nie? I na to nas stać. A ludzie mówią, a utrzymanie samych szpitali lekarzy, a na nas już nie będzie stać. Jeżeli teraz nas stać na utrzymanie tego wszystkiego, to na pewno nie będzie nas stać na utrzymanie tego wszystkiego bez tego.
jest jasny, prosty, rozmowa. Nie ma co dyskutować. Nie ma co dyskutować. Na pewno będzie tak. Nawet dzisiaj czytałem, wreszcie ktoś odkrył, że szkoła publiczna jest droższa od prywatnej. Przecież jest droższa. Musi być droższa. Jak Państwo czytają, Anię Dziewiątą Służbę, prawda, to Pani zwłaszcza, to tam jest, prawda, dyrektorka, to jest właścicielką szkoły naraz i uczy w niej. To jest tania szkoła. Natomiast dzisiaj szkoła, dyrektora, dyrektorów, prawda, to na wszyscy nie mają czasu na uczenie dzieci, bo muszą jechać na pulso konferencje, muszą odpowiadać za faksy z ministerstwa, mail z Wydziału Oświaty, prawda, i tak dalej. To jest cholernie droga szkoła. Tak. Także zadatko się uczy tego, co chce na właściciela, a nie tego, co chcemy my. To doszło do sytuacji, proszę Państwa, w której zupełnie absurdalnej, czy dzieci mają chodzić do szkoły w wieku lat 6 czy 7. Więc prawica otwiera oczy na szczytułki. No, teraz. No, w normalnym kraju dzieci idą do szkoły w takim wieku, jakim są ich rodzice. No bo rodzice dają swoje dziecko. Więc jak może jakiś minister decydować o tym, jakim dziecku moje dziecko ma iść do szkoły? To może Sejm głosowany, przecież Sejm też nie zna mojego dziecka. To ludzie mają pomysł, to może zrobić referendum. Ale przecież ta większość też nie zna mojego dziecka. Ustalanie tego przez referendum jest tak samo nonsensowne, jak ustalanie tego, panie mężczyźnie, to jest... Sytuacja doszła do granic paranoi. Ja zadzwoniłem do pana Gowina i mówię do niego, panie Jarosławie, niech pan zgłosi w Sejmie w takim razie problem kompromisowy, że dzieci szły do szkoły w wieku lat 6,5. Nie można, musi ktoś tam się, koniec. Te buty jest za trudne, dla ludzi nie zrozumieją, o co chodzi. Zrozumcie, 70% obywateli naszego pięknego kraju w wyniku państwowego nauczania demokracji i telewizji nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusu na przystanku. 68% nie rozumie treści dziennika na telewizji. Tak. Niestety. Doszliśmy do dna, no to jeszcze nie ma, może być gorzej, bo jak mówił Stanisław Jerzylec, którego aforyzmy na pewno są w DDS, prawda, mówił, jak już był na samym dnie, usłyszał pukanie od spodu, prawda, także wszystko jeszcze tu was. Ja miałbym takie pytanie, ponieważ mówimy o tym, że ta społeczna, państwowa, czy szkoła, czy nawet zakłady są takie niepotrzebne. Kiedyś w Ozorkowie funkcjonowały dwa zakłady, gdzie pracowało około 6 tysięcy ludzi. Teraz mamy raptem jedną strefę ekonomiczną, która tam może zatrudnia z 600 osób. I to jest lepsze niż tamto, co było? Ten zakład taki potężny, z którym tym zakładem, jak on był taki potężny, to żaden zakład by nam, że tak się źle wyrażę, brzydko, nie podskoczył ze swoim towarem. Tutaj było, bawełna przyjeżdżała, tu wszystko się robiło od początku do końca. Tak było w czasach, proszę pana, carskich rzeczywiście. Oczywiście żyło się to za carskich świetnie, bo rynek rosyjski był otwarty dla nas, a jakże zachodni też był otwarty. Przed rokiem 80. nie było w Europie żadnego granicy celnej, to wszystko funkcjonowało. Potem jeszcze z rozpędu. Natomiast, proszę pana, za komuny byliśmy chronieni przed konkurencją Świetka, więc nie możemy powiedzieć, co by było. A teraz już wiemy, co by się stało, bo zachodni to nie, ale Chińczycy to na nas rozwalają. I trudno, no nie ma rady. Ale otóż to jest. Chyba z tego, że jedna z Brazylia, głównie z eksportu do Chin. Chińczycy się tak zbogacili, że teraz kupują. Ale luksusowe samochody kupują, prawda? I wszystko. I teraz się żyje z eksportu do Chin. Może pomyśl o eksporcie do Chin. To szkoda, że pan Tymiński nie wygrał tutaj wtedy z Francją. Pan Tymiński, no to oryginalny człowiek z nami, pan Stasiak. Wojsko by zlikwidowało, to Storakiew z Gorycami. Nie, to oryginalny, jak powiedziałem. No. Ale on wie pan, że on nie wierzył do końca, że przegrał? Był przekonany, że musi to wygrać, że Bóg mu to powierzył, ponad Polaków, że musi to wygrać. Na ogół ci, którzy pana rozumieją, wiedzą, że w konserwatywny sposób pan myśli, ale jest pan populistą w pewnym momencie, prawda? Nie mówi pan sloganów do społeczeństwa, że ja wam dam, ja wam to, tylko poprzez swój konserwatyzm i trzeźwe spojrzenie na gospodarkę pozwoli pan ludziom, że tak, tylko że widzi pan, panie Januszu, dlaczego pan przegraje? Z prostej przyczyny, bo nie wiem, populizm to jest niepopularne, bo tak się nie powinno w ogóle rządzić, to znaczy rządzić, powiedzmy kandydować, mieć taki program, ale większość z moich znajomych określa to tak,
jak się z nimi rozmawia, to oni pana rozumieją, od pana wiedzą, co to znaczy demokracja, natomiast nie głosują na pana w prostej przyczyny, bo pan nie ma szans. No, wie pan, dlatego właśnie startujemy do Parlamentu Europejskiego, który mamy głęboko w nosie, śmiejemy się z tego parlamentu, ale do tego bardzo przybijemy spokojnie 5%. Jak raz przybijemy 5%, dalej już pójdzie. Także po to startujemy. Ja się zapytam, jakby, jeśli jest jakaś partia, której był pan znamitym członkiem i sondażach rosło jej poparcie, to tuż przed wyborami była upowszechniana pana jakaś, no może niezwyczajna czasami wypowiedź i zawsze wtedy no, te notowania spadały. Czy nowa prawica jest jakoś przygotowana? Słucham takich wypowiedzi, proszę pana. Jeżeli teraz pan Gowin, który zgadował 7%, zjechał na 2, tak? To on coś mówił o Hitlerze, o niepełnosprawnych, nic nie mówił. Proszę pana, zjechał. Nieprawda. Jak ja miałem tę wypowiedź, z której powiedziałem, że to jest prawdą, że nie ma żadnego dowodu, że Adolf wiedział o Holokauście. Nie, wcześniej były dzieci niepełnosprawne, tak? Był wielki wrzask, ale nikt mi takiego dowodu nie wykazał. Wrzask się uciszył, a słupki na poszły w górę. Bo dla nas najgorsze, jak o nas nie mówią, na zamieciance. No to dobrze. Niech się nie martwi. O dzieciach niepełnosprawnych, to właśnie powiedziałem przed chwilą, prawda, że nie mogą dzieci, prawda, debile, prawda, czy imbecyle, czy coś tam siedzieć w klasie z dziećmi niepełnosprawnych. Ale sondaże spadają wtedy. Co? Ale sondaże spadają, tak? Nieprawda, wzrost. Pan powiedz na tą rzecz. Ja wtedy zrobiłem rzecz rzeczywiście bardzo okropną. Mianowicie, jak była taka polecenie z Biełgatni, ktoś mi doniósł, że senator Libicki się o mnie bardzo źle wyraził. Ja byłem zaproszony do TVN na dyskusję, prawda? I na korytarzu spotykam senatora Libickiego, który macha do mnie radośnie ręką. Ja powiedziałem, że ręki panu nie podam, że poszedłem. To skończył uwagę kamery TVN. Bo to już to nieprawda, to inny senator na wózku powiedział, że mój rozmówca mnie powie. Przepraszałem tego Libickiego chyba 7 razy, on się nie dobrze prosił, bardzo mi się wypadę. Przepraszałem z tymi donatelami, ale chyba to wszystko nagrało. I powiedzieli, że na zali już dopuszczono w tej edycji. Potem oni dzwonią do mnie i powiedzieli, że nie puszczą, bo ich eksperci powiedzieli, że to by podniosło moje bogactwo. Także, wie pan, to jest zupełnie naprawdę problem, bo to już wyobraziłem Bogu zgadnienia. Panie Januszu, wracając właśnie do szkolnictwa, dobrze pan mówi, że nie można powinien robić klasy integracyjne, gdzie razem z debilami wychowuje dzieci, bo dzieci szybko przyjmują te złe nawyki. Do końca się z panem nie zgadzam. Dlatego, że no, sam jestem trochę człowiekiem no, pokrzywdzonym trochę przez los. Nie czuję się, ale jestem. I powiem panu tak, że jest dopuszczalne i powinno być dopuszczalne, że w gronie ludzi zdrowych jeden, czy tam powiedzmy niewielka grupa, dwie osoby w klasie integrują się, ale nie chorzy ze zdrowymi, tylko znaczy zdrowi ze chorymi, tylko chorzy ze zdrowymi muszą im dorównywać, prawda? No ale, nie można. Problem polega na tym, że człowiek zdrowy, będący załóżmy kulawym, zaczyna lekko kuleć, natomiast kulawy nikt nie przestanie kuleć od tego. To jest niestety smutne. Proszę pana, chciałem pana zapytać, mówił pan tu dość długo i jakby czarno mi się zrobiło przed oczami. Niech pan teraz powie, jak to zmienić? Właśnie mówię, jeżeli uda nam się zlikwidować podatki dochodowe, samo tylko to. Czy mam tego prawo, to już wystarczy, żeby Polska gospodarka się robiła na jego przykład, jak jest tam do przodu. Zniesiemy również podatki odkup na sprzedaż. Wspomniałem cudowne podatki. Podatek samochodu może być, ale tylko odkup na sprzedaż samochodu. Samochód jeździ, warczy, prawda, z rodzin. Podatek od niego musi być ok, nie ma sprawy. Co to może być podatek od nieruchomości. Dlaczego odkup na sprzedaż nieruchomości? Bo hamuje to rozwój gospodarki. Także zniesiemy te szkodliwe podatki. Usuniemy biurokrację, która się tym wszystkim zajmuje. I to zupełnie wystarczy. Naprawdę, obecnie banki trzeszczą w szlach od pieniędzy. Możliwości, wie pan ile się buduje i teraz drogę do Chin dzisiaj? No wiem, krótko. Sześć dni. Wie pan ile wynosiła suma opóźnień kolei japońskich w ubiegłym roku? To jest cały rok ile się opóźniły kolei japońskie w sumie? 15 sekund. 18 sekund.
podał się do dymisji chyba. Czyli pan uważa, że te podatki to jest takie jakby... Gospodarki, tak, a to nie tylko o to chodzi, bo nie tylko o gospodarkę. Chodzi również o sprawy moralne. Chciałem przywrócić władzę rodzicielską na dzieci. Koniecznie. Tam usunąć wszystkich urzędników, którzy odbierali, jak to jest możliwe, że dzisiaj urzędnik może odebrać rodzinie dziecko, prawda? Bo jest za chude, bo jest za grube, bo nie ma w domu tam telewizora. Naprawdę, ja to odbieram dziecko, że nie ma tam telewizora. Państwo nie zdaje sprawy z rozmiaru głupoty tych ludzi. Zresztą, gdyby ktoś zaczytał na przykład kartę praw podstawowych, no to Polska nie podpisała, Polska tylko nie podpisała. Dlatego jest, ma plus pół, a nic minus dwa, nie chcemy pisać. Polska tylko pytanie, co każdy tam podstawowy. Państwo czytali, nie było niczego. Ja czytam. Państwo pamiętacie tę słynną książkę Orwella 1984, prawda? Słynna rzecz, to praktycznie cztery przykazania są... Nie, padło w Forwardzie, w Forwardzie. Tam jest takie słynne przykazania, prawda, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Otóż karta praw podstawowych zawiera artykuł następujący. Obie płcie muszą być traktowane jednakowo, co nie wyklucza preferencyjnego traktowania jednej płci. Dosłownie, słowo honor. To jest taki zalew przerażającej głupoty. To wszystko nam się... To wszystko skasujemy. Wszystko skasujemy. A ludzi, którzy nam będą przysyłali, prawda, instrukcje, że gorącego czasem tykać palcem będzie się oskarżało o obrażanie inteligencji Polaków. Jak ludzie będą chcieli równe do mądrzejszych, a nie do głupszych, to wszystko się obróci. Nie zmoczyszemy się w ciągu jednego roku. Oczywiście, że... A co z prokuratorem sądami i sądy? To ma pan poważnego problemu. No tak, prawda. Gospodarcza mam tylko jeden problem, to są emerytury. Prawda? Mam jeden problem, wiecie. Natomiast zmiana sądów jest rzeczą bardzo, no tak, podobną sytuację. Są urzędy państwowi i można z nimi zrobić porządek. Wiemy jak. Z sądami sprawa jest delikatna. Jak sądnictwo carskie było na dnie, to car powołał komisję Korwin Mileckiego, że tak do mój rewny, i ta komisja pracowała w półtorej roku. Rozdała wskazówki, je wykonano i carskie sądownictwo się niemal z roku na rok stało się aż za liberalnym, moim zdaniem, sądownictwem w Różnicy. Ale jedna trzecia sędziów musiała się użytkować. To co? Ja nie wiem, ilu sędziów jest skorumpowanych. Ale na pewno nawet drobna garstka, jeżeli dziennikarze rozmuchowują unikę, to powoduje straszliwe szkody na morale, gdzie nie wierzą sąd. Wierzą, gdzie są. Zresztą sam mam powody, żeby sądzić. Moje sprawy to są tylko te sędziów, którzy są byli agentami bezpieki, prawda? Otóż, to nie chodzi o łapówki, tylko chodzi po prostu o lekcję. Otóż, proszę pana, trzeba będzie zrobić następujące sprawy sądowe. Po pierwsze, sprawy sądowe muszą się losować. Nie bez sądu przydziela sprawę, tylko sprawy są losowane. Po drugie, nigdy nie sądzi sędzia danego miasta. Dojeżdża do Łodzi sędziowska ze Szczecina, prawda, czy skądś tam. I wtedy nie ma obawy, że on przyjeżdża, prawda, on ma perukę na głowie, bo tam nie ma takiego wapnia, ma perukę na głowie, żeby to było rozpoznać. Biega po prostu, wie z Kowalskiej, bo sądzę za godzinę i daje łapówkę, prawda, myślę. Nie bardzo widoczne, prawda. Nazwisko sędziego jest nieznane. Bawi się do niego Mr. Justice, koniec, nas ma sprawiedliwość, koniec, nie ma nic. I zrobimy takie roczki sądowe, sobie przyjeżdżają do innego. Czyli po co ludzi z Ozorkowa jak do Łodzi, raz na dwa tygodnie przyjeżdża sędzia do Ozorkowa, prawda? I sądzi sprawy, które przyjechały na jego Ozorkowie. Po co 30 ludzi będzie do Łodzi, jak może jeden sędzia przyjeżdża do tych karnych sądzi na miejscu. Nieznany tam zupełnie, nie wiadomo skąd on jest. I powołamy sądy kapturowe, złożone z emerytowanych sędziów znanych z tego, że są kapturami, które będą sądziły sędziów niejawnie, żeby nie naruszyć autorytetu sędziego. I będę usuwał ich zawody, jeżeli będą jakieś dowody na nich. A co z opinią? Po prostu. Opinia się będzie musiała na tych ludzi. A tych ludzi, którzy ich koniec. No. Instytucja ławnika w sądzie. Stara mieszka. Wie pan, nie kruszczala. No wiem, moja żona była ławnikiem, wiem, jak to wygląda. Społeczną kontrolę. Wyglądało marnie, wie pan dlaczego? W Polsce
to zakłady pracy delegowały ludzi i zapychały ludzi najmniej potrzebnych zakładów pracy, więc to były najmniej przedsiębiorczy. To niestety było. Natomiast wie pan, my się tak zastanawiam, ja nie jestem demokratem, jak pan wie, ja nie lubię demokracji. Ale oczywiście nie ma mowy o tym, żeby demokracji ustalać prawa. To jest nonsens, ale ludzi. Pan prezydent się wybiera sędziów pokoju, prawda? Czy prokuratorów na naszym najniższym. Można to spróbować, widzi pan, bo ja zakładam, że ludzie w Ozorkowie lepiej wiedzą, co kradnie bez łapówki złodziei, niż minister, który uciekał nie zna. Więc na szczeblu najniższym można by zaryzykować taką demokrację. Można to spróbować, to nie jest... Przeczytał pan resortowe dzieci? Tak, oczywiście. To wszystko znam, to nie jest... No tak, ale to jest, jak ja to przeczytałem i teraz ma być o politykach, ma być jeszcze o biznesie, to ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja jestem wśród w kraju, gdzie są sami rządzi nami. Przecież to mówiłem w pierwszym zdaniu. Ale jak to zmienić? W pierwszym zdaniu to mówiłem. Powinna być telekomunikacja, którą nie zrobiliśmy tego, co jest. To się za nami ciągnie. Musimy chodzić. Nie rozumiem, co też chciałem mówić. Nie rozumiem, jest inny, jak kiedyś pan pamflet, który brzmi jak na władze PRL. Który mówił tak. Dać pierwszemu sekretarzowi na własne tutaj Katowice, mniejszym sekretarzom po mniejszym ludzie, prawda? Wszystko sprawdzałeś w momencie. I jak zmantudują, to nic nie zostaną. Koniec, prawda? Jak dobre zostanie, jak nie to zmantudują. Wykupicie od komunizmu. Można wam powiedzieć, że był w Polsce pan Igor Gajdar, premier Rosji, powiedział nam, że odczytaj te paszki. Ten wypadek chcieli go zrobić, nie udało się, chcieli go zrobić. Ale na skrót co innego. Ci ludzie mają swoje wpływy. Działają nie na wolnym rynku, tylko wpływy, tylko układ. Zapisane. Tak, bo gdyby ci ludzie to wszystko rozkradli i tak dalej z udziałem, to gdyby działali na rynku, spakrodowałby nie. Dobry, ci ludzie utrzymał. Koniec, byłoby problem. Ale nie są na wolnym rynku. Oni są w sytuacji, gdzie załatwiają sobie. Mają punkty wszędzie. Trzeba usunąć tych punktów. Widzi pan, jak Herkules dostał zadanie uczenia zdań nie umiesza, to nie wziął żuchni, nie usuwał tego wszystkiego, tylko przekopał kanały rzeki Plejos i wody rzeki wymyły z nieczystości. Trzeba puścić prąd wolnego rynku, to wyniesie to są te wycanki. Kto umie się prowadzić? Nie zostanie. Ja nie będę sprawdzał, jak Kaczyński nie był komunistą czy czymś, prawda? Jak jest dobrym dyrektorem, dobrym przedsiębiorcą, to co miał powiedzieć, był komunistą czy nie? To nie interesuje zupełnie. Ale ma działać sam, bez pomocy funkcji, który ma umieszczonych na rynku rzeczy. I już, jak się utrzyma, to dobrze. I to jest na prosty program. Proszę Państwa, ja chcę przekończyć. Ostatnie 5 minut to będzie zdjęcia tam ze mną, bo tam są robić zdjęcia. Książkę można kupić, to będę podpisywał jeszcze, ale 5 minut, bo musimy lecieć do Łodzi. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Musimy pamiętać. Jak mówił Edmund Burke, do tego, żeby się żyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jak nic nie zrobimy, nasze córki i wnuczki powodują tych herbów. Musimy mieć wątpliwości. Jak mówi pierwsze prawo Murphy'ego, jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie. W związku z tym, proszę Państwa, prosimy się na sobie do KRP, strona nasza nowa prawica.org.pl. Tam nasze sobie deklaracje się zapisać. Proszę Państwa, tylko deklaracje są, można zrobić na miejscu. Proszę pamiętać, trzeba coś zrobić. Sam tego nie zrobił. Proszę o pomoc. Dziękuję za uwagę.